Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z Żuraw Vloguje i pierwszy odcinek z Q&A, Question and Answer, zapytaj żurawia, czy jak to tam nazywać. Dziękuję wszystkim, którzy postanowili wziąć udział i spełnić moją prośbę, zadać mi kilka pytań. No i teraz będę miał okazję na nie odpowiedzieć. Zaczniemy od pytania użytkownika 98 Rakietson. On zadał mi następujące pytanie. Przepraszam, że będę tak zerkał na bok, ale czytam pytania z monitora i po prostu nie mogę się wtedy też patrzeć bezpośrednio w obiektyw kamery. Więc 98 Rakietson zadał mi pierwsze pytanie. Żuraw, jaka była twoja pierwsza gra na PC? Otóż moją pierwszą grą na PC, taką, którą sobie kupiłem jeszcze zanim sobie kupiłem komputer, to była gra Heroes of Might and Magic 3, złota edycja, taka z ekstra klasyki w takich śmiesznych niebieskich pudełkach wydawanych przez CD Projekt. To była od razu wersja z dodatkami Shadow of Death and Armageddon's Blade. Z tymi dwoma dodatkami to była gra i grałem w nią bardzo, bardzo długo. W ogóle w Heroesów to grałem jeszcze w czasach licealnych, bo ja wtedy jak Heroesi wyszli chyba, dobrze mówię? Heroesi wyszli w 98 chyba 8 roku albo 7. No to ja na pewno byłem wtedy jeszcze na, tak, byłem w liceum i sobie grałem w to na licealnych komputerach. W sumie to była taka gra praktycznie bez wymagań większych, więc na tych komputerach, co tam były, na tych złomach, to chodziło. I to była moja pierwsza gra na PC, chociaż wcześniej grałem w jakieś gierki u znajomych, na przykład Age of Empires czy coś takiego u kumpla. Pamiętam taką fajną sylwestrową noc, kiedy spędziliśmy północy przed kopem grając właśnie w Age of Empires. Ale pierwszą moją własną prywatną grą, którą sobie kupiłem, to były właśnie Heroes 3, tak. No to przechodzimy do następnego pytania. Kolejne pytanie mamy od użytkownika MrSowa100 i on zadał mi takie pytanie: w co ci się najlepiej gra na PC? Co mi się najlepiej gra na PC? Ogólnie może bardziej przerobię to pytanie, bo chciałem powiedzieć, że na PC mi się ogólnie dobrze gra. Głównie gram na PC, chociaż mam też PlayStation 2 i PlayStation 3, ale jakoś na nich nie gram wcale. I najlepiej mi się gra w RPGi, tak. Ogólnie najbardziej. W ogóle to się wiąże też z takim pytaniem, jakie najbardziej gry lubię na PC. No to najbardziej lubię gry właśnie RPG. Taką sztandarową serią, którą pokochałem, w której zakochałem się na komputerze, to były seria Gothic, 1, 2, no 3. Później Arkania, też mi się nawet podobała, mimo tego, że już nie była taka otwarta jak pierwsze Gothiki. Risen 2, którego jeszcze do tej pory nie skończyłem, bo jakoś mi się nie chce do niego wracać, chociaż to też jest bardzo fajna gra. Wiedźmina pierwszego przyszedłem, no grałem w takie gry jak Icewind Dale, w Baldur's Gate, chociaż mi się tam średnio podobały. Fallouty, najbardziej lubię Fallout 3, Fallout New Vegas. Fallout 3 nawet ukończyłem, Fallout New Vegas grałem, ale w końcu gdzieś przestałem, odinstalowałem, ale myślę, że wrócić. Skyrima bym pograł, bo grałem tylko trochę, a bym sobie kupił i bym sobie pograł, przeszedł go, bo był bardzo, bardzo fajny też. Morrowinda, o właśnie, seria The Elder Scrolls, chociaż ja zacząłem od Morrowinda, więc Daggerfall i co tam było wcześniej, Arena chyba, mnie ominęły, bo to były starocie straszne. Więc właśnie, no tak, to w RPG głównie, no, lubię też grać w FIFA. Lubię grać w wyścigi. Oczywiście w FIFA wyścigi gram na padzie. W RPG gram głównie myszką i klawiaturą, bo to wiadomo, lepiej, prościej. Co jeszcze? Trochę lubię grać w strzelanki, ale tak bez jakiejś takiej super miłości do tych gier. Lubię też grać w przygodówki. Chociaż dawno w żadną nie grałem. Takie gry jak Silent Hill, czy coś, survival horrory, czy Resident Evil, czy Dead Space, to ja tam w koopie ewentualnie, bo samemu to za bardzo się boję po prostu grać w takie gry, za straszne są dla mnie i nerwowo bym tego nie zniósł, szczególnie w nocy, a tak to no, ogólnie lubię grać, głównie mówię RPG, wyścigi, piłka nożna.
To są takie gry, które najbardziej mi się i najlepiej mi się gra na PC. Dobrze, przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. No to lecimy z kolejnym pytaniem. Użytkownik Mariusz Bednarczyk zadał mi takie pytanie. Jak to nie można lubić twoich filmów, chociaż chyba powinno być, jak to można nie lubić twoich filmów, a tak w ogóle ile masz lat? No więc, tak jak każdego filmów, to moich też można nie lubić. To wiadomo, wszystko jest rzeczą gustu, a o gustach się nie dyskutuje, jak to mawiali starożytni, de gustibus est non disputandum, czy jakoś tak to leciało po łacińsku. Więc, no można nie lubić moich filmów, jedni je lubią, inni je nie lubią, dostaję zarówno łapki w górę, jak i łapki w dół. Więc... Można. Nikomu przecież nie mogę zabronić tego, żeby nie lubił moich filmów, czy żeby je lubił, nakazać. Kwestia gustu, no robię takie filmy, jakie robię, nie są one może jakieś super wypasione, nie siedzę nad nimi godzinami, nie dopieszczam ich, tak jak znani youtuberzy, którzy z tego żyją, ale ja po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu się tak aż tak bardzo tym wszystkim zajmować, może gdybym robił to też po części zarobkowo, to może by to trochę inaczej wyglądało. Ale tego nie robię zarobkowo i zapewne jeszcze długo, długo nie będę robił filmów, nie będę zarabiał na swoich filmach, bo po prostu mam zbyt mało widzów i zbyt mało oglądalność, żeby w ogóle zajmować się tym tematem. A ile mam lat? Lat mam w tej chwili jeszcze 29, w grudniu stuknie mi 30. Tak, dokładnie, stuknie mi magiczna 30, po której już jest z górki, więc... Tak, stara dupa ze mnie, jak to mówią. No to przejdziemy chyba do następnego pytania. Użytkownik retro.pl zadał mi następujące pytanie. Jak masz na imię i dlaczego zacząłeś nagrywać na YouTube? Na imię mam Marcin. Zresztą to chyba nawet gdzieś tam w jakichś swoich filmach wspominałem. Więc tak, na imię mam Marcin, na drugie mam Daniel. Zbierzmowania Andrzej. No. Ksywka Żuraw. W innych kręgach także jeszcze inne ksywki, ale głównie Żuraw. Dlaczego zacząłem nagrywać na YouTube? To pytanie akurat pokrywa się po części z pytaniem użytkownika Kripko.pl, który w jednym ze swoich zadał mi trzy pytania i w jednym się zapytał, kto lub co nakłoniło cię do nagrywania na YouTube. Więc wszystko się zaczęło od tego, z moim nagrywaniem na YouTube, że szukałem sobie do obejrzenia jakichś gameplayów z ostatnich, czyli z nowszych części WWE, czyli tych 2012 i 2013, czy tam WWE 13 i 12. Chciałem sobie pooglądać gameplaye, bo na PlayStation 2 jeszcze grałem w różne SmackDown vs. Raw, lubię też gry wrestlingowe. No i tak sobie chciałem obejrzeć, trafiłem na kanał PLK Damiana. No i zacząłem sobie oglądać jego filmy. Później też zobaczyłem, że wrzuca FIFA, a ja też zaczynałem grać FIFA Ultimate, więc z ciekawości zacząłem sobie zerkać, jak to wszystko wygląda, ponieważ nie za bardzo orientowałem się, o co chodzi. No i bardzo się, tak powiem, wciągnąłem w oglądanie filmów PLK Damiana. Swoją drogą pozdrawiam cię, PLK Damian. Ja jestem z Zamościa, ty jesteś z Gdańska, ale no, dzieli nas praktycznie cała Polska. Ale pozdrowienia przesyłam. Byłeś moją inspiracją, można tak powiedzieć. No i tak oglądałem jego filmy, oglądałem, podobały mi się i pomyślałem sobie, kurczę, dlaczego ja miałbym nie spróbować czegoś nagrać? No i zacząłem nagrywać. Na początku mi to tak nie wychodziło za dobrze, bo jeszcze nie ogarniałem o co i jak się nagrywa, jak montuję, co robić z dźwiękiem, żeby mi dodatkowo miałem jakąś kiepską, starą wersję Frapsa, i po prostu no, nie zagrywała mi zbyt dobrze. Strasznie mi lagowały czasami te nagrania. No i tak zacząłem właśnie nagrywać. Dzięki PLK Damianowi w sumie. No i nagrywam, bo mi to sprawia jakąś tam przyjemność, sprawia mi to jakąś satysfakcję. Ogólnie to jest fajne i miłe, jak ludzie dobrze komentują, dają łapki w górę. Czasami zdarzają się łapki w dół, ale jakoś tak negatywnych komentarzy w dużej ilości jakoś tak do tej pory nie uświadczyłem, za co wszystkim oczywiście bardzo dziękuję. Hejterstwa jakoś też nie uświadczyłem. No, poza jednym użytkownikiem, którego kiedyś zbanowałem. A tak to by było na tyle. Dobra, przechodzimy do następnego pytania właśnie użytkownika Kripko.pl, których wspomniałem wcześniej. Zadał mi trzy, na jedno już odpowiedziałem, więc odpowiem jeszcze na dwa.
Więc pierwsze pytanie od użytkownika kripko.pl brzmi: masz jakieś zwierzęta? No ja teraz mieszkam na stacji i jako tako ja własnych swoich prywatnych zwierząt nie mam, ale właścicielka stacji, na której mieszkam, ma kota Bodzia. Kot ma na imię Bodzio, czy tam zwie się Bodzio, wabi się Bodzio. No i jest, tutaj sobie łazi taki sierściuch. Czasami miauczy, nawet mi gdzieś w paru filmach przeszkadza, bo mi miauczał pod drzwiami. Nie wiem, czy to nawet było słychać. A ogólnie w swoim domu rodzinnym też mam kota. Ogólnie zawsze w moim, głównie w moim życiu to się przewijały koty. Ja lubię koty bardziej od psów. Psa też kiedyś miałem, ja chyba jednego czy dwa, jeden zginął. Trzy psy w sumie mieliśmy takie, niby nasze, niby nie nasze, ale tak przychodziły, odchodziły, przychodziły, odchodziły. To jeden zginął pod kołami samochodu, inny gdzieś sobie polasł i nie wrócił, no a trzeci tak sobie łazi po... Od czasu do czasu przychodzi się najeść albo coś. Ale już dawno też go nie widziałem. No i ogólnie zawsze miałem koty. Kotki, koty. I wolę koty od psów, tak. Drugie pytanie, które zadał mi użytkownik kripko.pl: za ile kupiłeś komputer? Ogólnie swój komputer, na którym teraz nagrywam te filmy, jak i różne gameplaye, let's playe, kupiłem w roku 2008. Większość części w tym komputerze, obudowa, zasilacz, płyta główna, procesor, pamięci, plus jeden dysk, to wszystko zostało, no i oczywiście oryginalny Windows XP Service Pack 3 oraz oryginalny Office, Microsoft Office 2007. Kupiłem wtedy, no i kartę graficzną, wtedy to kupiłem kartę graficzną Zotac GeForce 9800 AMP+, taką podkręconą wersję. Praktycznie służyła mi dobrze przez 3 lata, 4, nie, ile mam komputer, 5 lat, no to przez 4 lata mi bardzo dobrze służyła, niestety w tamtym roku, w roku 2012 się skopała całkiem, przegrzała, spaliła po 4 latach wiernej służby. Wszystkie gry mi na niej chodziły, nie było gier, które by mi na niej nie chodziły na tej karcie. Podejrzewam, że do tej pory by mi gry chodziły na niej, nie musiałbym nic zmieniać. No ale niestety spaliła mi się karta graficzna, musiałem zmienić. Przejściowo kupiłem sobie GTX-a, Asus GTX 250, taki z pasywnym chłodzeniem, ale na nim nawet World of Warcraft, którego grałem kiedyś przez pół roku, nawet on na nim nie chodził mi na najwyższych detalach, więc to była taka karta, no i była, bo była. A teraz kupiłem sobie w tamtym roku Asusa GTX 550 Ti, z gigabajtem RAMu na pokładzie i jak na razie też mi dobrze służy i cieszę się, że jestem jej użytkownikiem. Ogólnie za kompa dałem wtedy w 2008 roku z oprogramowaniem ponad 4000 zł, dokładnie już nie pamiętam. Wiem, że musiałem kredyt na to wziąć, żeby go kupić. No ale mówię, byłem z niego bardzo, bardzo zadowolony i jestem do tej pory. Mam, no dysk mi też się jeden zepsuł, ale to dyski się czasami psują, no to tak się zdarza. Teraz mam trzy dyski w komputerze, po 500 giga każdy i tak mam prawie pozapychane na full. Nagrywanie filmów dużo miejsca zajmuje. No i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. To przejdziemy do następnego. Kolejne dwa pytania dostałem od użytkownika Szybki Gol, czyli pozdrawiam cię Patryku, bo to ty mi to wysłałeś. I on zadał mi w pierwszym pytaniu, zadał mi aż takie złożone z trzech części pytanie. Pierwsza część, czy ty lubisz nagrywać? No tak, gdybym nie lubił nagrywać, to bym nie nagrywał, bo ja nie lubię... Jeżeli czegoś nie lubię, to tego po prostu nie robię, bo szkoda mi na to czasu. Czy nagrywam dla jaj? No możliwe, że trochę też, chociaż samo nagrywanie dla jaj jest no mało satysfakcjonujące, mi się wydaje, więc nagrywam troszkę dla jaj, ale bardziej tak dla samego siebie, dla własnej satysfakcji, dla własnej przyjemności i w ogóle ci po co te nagrywanie? To jakaś kiepska składnia chyba tego pytania, powinno być w ogóle po co ci to nagrywanie. Więc po co mi to nagrywanie? No tak jak już mówię, sprawia mi to jakąś tam przyjemność, daje mi to jakąś satysfakcję. Pozytywne komentarze odbiorców, pozytywne komentarze widzów, łapki w górę no, podreperowują, tak można, polepszają moje samopoczucie.
A ostatnio no nie jest najlepsze, bo wiecie, jesień, deprecha, melancholia i tak dalej, inne perypetie życia osobistego głównie niezbyt dobrze wpływają na mój nastrój. No ale tak to właśnie wygląda, że nagrywam, bo mi to się podoba, nagrywam, bo lubię, nagrywam, bo daje mi to satysfakcję. I ostatnie pytanie, za które chyba szybki gol dostaniesz ode mnie jakąś nagrodę, jest ciekawe, jest ciekawe, kto kogo by gonił, gdyby był nekrofil i zombie. Ja myślę, że w śmiesznej formie odpowiadając na pytanie, myślę, że by się jakoś dogadali razem we dwóch, ale tak na logicznie rzecz biorąc, nekrofil chyba nie przepada za tym, jak jego ofiara się rusza, znaczy jak obiekt jego westchnień się rusza, więc podejrzewam, że gdyby zaczął się dobierać do zombie, to zacząłby się ruszać i próbować go zjeść, no to raczej pewnie nekrofil uciekałby przed zombie. Ale to tylko tak wydaje mi się z logicznego punktu widzenia. Albo może, albo był taki, zresztą a propos zombie i aktów płciowych zwanych też seksem, to polecam sobie obejrzeć taki bardzo zryty film, jest stary dosyć już, bo chyba albo nawet z lat 80. końca, albo z początku 90. nazywa się Brain Dead, Martwica mózgu. I to jest naprawdę, no ten film mózg klasuje konkretnie i tam jest taka scena, jak zombie uprawiają seks z zombie i jeszcze potem rodzi się z tego dziecko zombie. No to jest taki poryty film, że polecam go obejrzeć wszystkim. Szybki golu, coś tam ci chyba wyślę, jakiś klucz poszukam. Czy ktoś jeszcze dostanie ode mnie klucze? No ja myślę, że szybki gol za to pytanie o zombie dostanie jakiś klucz ode mnie. Nie wiem, czy do Origina, czy do Steama. No i Kripko.pl za dużą ilość pytań też dostaniesz ode mnie jakiś klucz. Wyślę ci go pewnie na prywatną wiadomość na YouTubie. Dobrze, to było chyba na tyle z dzisiejszego Q&A. Dziękuję wszystkim za udział. Polecam, pod tym filmem oczywiście, kiedy się opublikuje, jak najbardziej piszcie kolejne swoje pytania. Bardzo chętnie na nie odpowiem, bardzo chętnie nagram kolejne Q&A, kolejne questions and answers. Jak widzicie, odpowiedziałem chyba na wszystkie pytania, żadne nie były takie, żebym musiał je pomijać. No, niektóre się łączyły ze sobą, więc po prostu złączyłem je w jedno. Więc myślę, że będzie fajnie kontynuować tą zabawę w Q&A. Możecie mnie pytać naprawdę praktycznie o wszystko. Także o jakieś takie poważniejsze sprawy, macie jakieś problemy czy coś, pytajcie, może na nie odpowiem, jeśli będę potrafił. No i jeszcze raz wszystkich pozdrawiam serdecznie z tej strony żuraw.pl. Dziękuję za uwagę i polecam się na przyszłość. Zapraszam do kolejnych odcinków z Żuraw Vloguje. Dziękuję wszystkim, na razie i pa pa.